otwieram czwartą sesję Rady Powiatu Dzierżyńskiego zgodnie z formułą zapisaną w statucie powiatu. W czwartek 18 lipca w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Powiatu, podczas której przyjęto uchwałę dotyczącą budowy drogi pieszo-rowerowej na odcinku od Dobrocina do Niemczy. Niestety nie udało się tego zrobić w trybie regularnym. Materiałów jeszcze nie mieliśmy na sesji czerwcowej. Nie chcieliśmy czekać tutaj aż do końca sierpnia, ponieważ bardzo zależy nam na czasie i na tym, żeby przetarg na ścieżkę pieszo-rowerową od miejscowości Niemcza do miejscowości Dobrocin był ogłoszony jak najwcześniej. Czasu nie ma wiele, także każdy miesiąc, każde półtora miesiąca jest ważne. Cieszę się, że udało się tą sesję zwołać, że radni dotarli, że było kworum i że przyjęli projekt tej uchwały, która pozwala nam na to, żeby przetarg w najbliższym czasie został ogłoszony i inwestycja mogła ruszyć. Te ścieżki powstają, ale one są również konsekwencją planów, które były tworzone kilkanaście nawet lat wcześniej, a faza takiej bezpośredniej realizacji właśnie wchodzą teraz. To jest przemyślany temat łączący zarówno trasy dalekobieżne, jakimi są cyklostrady i trasa Eurovelo biegnąca właśnie równolegle czy wspólnie z cyklostradą, a wszystkie połączenia takiego powiatu jak nasz, który z jednej strony jest ukształtowany pomiędzy górami, masywami, a do środkowego część jest wypłaszczona, musi w odpowiedni sposób zostać połączona, a jeszcze też trzeba pamiętać o bezpieczeństwie przede wszystkim korzystania z tego typu inwestycji. Tu bardzo pięknie wpisywały się drogi postaleniowe, które zostały wybudowane na terenie gminy Dzierżoniów, a łączące od Dobrocina poprzez Piławę Dolną, Owiesno, aż prawie można powiedzieć, że do Bielawy, bo tam można w najbliższym czasie również się dostać. Potrzeb na terenie powiatu jest zdecydowanie więcej, jeżeli chodzi o wybudowanie ścieżek rowerowych. Mówiliśmy również jeszcze wcześniej jako gmina Dzierżoniów o takich potrzebach. Cieszy fakt, że dzisiaj dochodzi do konkretnych ich realizacji i cieszy również fakt, że można się wpisywać w konkretne projekty czy fundusze, jakim jest Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, bo o niego również jako ziemia dzierżoniowska walczyliśmy, bo co niektórzy mogliby powiedzieć, jak to Fundusz Sprawiedliwej Transformacji związany z dekarbonizacją bardziej powinien dotyczyć powiatów wałbrzyskich czy sąsiednich. Udało nam się, te pieniądze naprawdę są znaczące i tylko je trzeba w tej chwili dobrze wykorzystać. Ta ścieżka pieszo-rowerowa jest budowana jako alternatywny sposób komunikacji w powiecie dzierżoniowskim. Natomiast oczywiście drugie zadanie jest poprawa warunków dla pieszych i dla rowerzystów w ruchu turystycznym. Oprócz tego, że to będzie te ponad 7 km ścieżki, ona w sposób kapitalny otwiera się na drogi, które już funkcjonują. Drogi leśne, drogi śródpolne, drogi zbudowane w ramach scalania gruntów w okolicach Roztocznika, Dobrocina, Piławy Dolnej i to wtedy nie jest 7,5 km, ale kilkadziesiąt kilometrów dobrych, bezpiecznych, bo to jest najważniejsze, dróg, które mogą użytkować rowerzyści i piesi tak naprawdę, bo to są też walory przyrodnicze nie do przecenienia. Jest Dolina Tatarska, jest przełom Piekielnika, są piękne widoki na górę, na Góry Sowie, na Ślęże, czyli te walory wszystkie można wyeksponować. I myślę, że te ścieżki będą wykorzystywane również do tego celu, nie tylko komunikacji pomiędzy Niemczą a Dzierżoniowym. Bardzo ważnym elementem na dzisiaj jest to, co procedujemy w parlamencie, będziemy procedować w parlamencie, a już przygotowany jest poprzez rząd. To jest projekt finansowania samorządów terytorialnych poprzez udziały w podatkach dochodowych PIT i CIT, które są wytwarzane na danym terenie i stąd na przykład połączenie tego tematu z dzisiejszą sesją, gdzie powiat powinien się właśnie rozwijać w kierunkach, które są jak najbardziej dla niego dobre, czyli rozwoju turystyki. Takiego rozwoju, w którym ludzie nie przyjeżdżają tylko na jeden dzień, ale przyjadą na kilka dni, aby skorzystać zarówno z bazy noclegowej, jak i bazy gastronomicznej. To jest kolejny punkt rozwoju dający finanse, a z tych finansów w udziałach będziemy mogli realizować później następne zadania. My też tutaj jesteśmy pełni wiary, że uda nam się porozumieć z gminą Niemcza i jeszcze tą ścieżkę, którą my projektujemy i będziemy realizować, uzupełnić o pewne tak zwane bypassy, które poprawią, zwłaszcza na terenie miejscowości Gilów, tą drożność i bezpieczeństwo dla rowerzystów. Jesteśmy po pierwszych rozmowach, w poniedziałek mamy następną. Mam nadzieję, że dojdziemy do porozumienia i jako następny etap tej inwestycji, o której mówimy dzisiaj, będzie można to realizować. Naprawdę może wystarczyć dzięki temu taką mekką rowerową porównywalną z południowo-zachodnią częścią Dolnego Śląska i tu przyjedzie mnóstwo ludzi, dlatego że te trasy są bardzo takimi rekreacyjnymi, przygotowanymi również
dla wszystkich rodzin, a dzięki temu będziemy mogli wytwarzać zdecydowanie więcej środków, a te środki po prostu w części pozostaną na terenie naszego powiatu.